11 minut po 11, to ja mam pytanie do naszego czcigodnego gościa. Jak w Australii długo się kogoś nie widziało, to co się mówi? Long time no see? Albo może long time no hear? No, wiesz co, nie wiem. Chyba się mówi long time no see. A propos Australii. Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć, o, miło jest mówić do radia po 3 miesiącach nieobecności. Marek Niedźwiecki. Na antenie. Tak, to ja. A gospodarzem programu jest nie Janek Niebudek, co ustaliliśmy już jakiś czas temu. Już jakiś czas temu przy innej ulicy. Tak. Jeśli chodzi o Australię, wiesz co, ja tak rozglądam się po studiu i właściwie taką pierwszą miałem myśl, że jestem w Australii, w Sydney, w stacji radiowej, która się nazywa SBS. Oni mają podobny wystrój. Tak się poczułem przez moment, jakbym jednak mimo tego, że nie wolno, poleciał na chwilę do Australii. A ty wierzysz w przypadki? Że to przypadek, że taki kolor tutaj ścian? Słuchaj, ja wierzę w przypadki. Właściwie całe moje życie wierzę w przypadki. Nasz wspólny kolega mówi, że nie ma przypadków, a mnie się zdarzyło wszystko w życiu przypadkiem, więc ja wierzę w przypadki. Mamy rok 2020, który też wiele takich przypadków, jakbyś miał powiedzieć, jaki to gatunek literacki, ten 2020 rok, jak do tej pory, to jakbyś to określił? Wiesz co, 2020 chciałbym wykreślić z mojego kalendarza, żeby go nie było, bo to i pandemia, i 3 miesiące temu, 16 dzień maja, więc może niech on się szybko skończy i niech będzie ten 2021, chociaż wcale się nie zanosi dobrze. Dzisiaj 811. Przed chwilą się dowiedziałem na ekranie właśnie, że mamy następnych przypadków koronawirusa, ale my się tutaj wystrzegamy tego wirusa. Wprawdzie ja nie mam w tej chwili maseczki, ale mam ją przy sobie, ale za to mikrofon jest w maseczce. Czegoś takiego nie widziałem chyba. Nawet w Australii. Nawet w Australii. Marku, no to życie jakoś tak nas osacza i dopada. Ale też dzieją się rzeczy bardzo pozytywne. Bardzo się cieszę na przykład, że możemy się tutaj spotkać. Pół roku temu w czwartek bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Wpadłbyś do reżyserki, pożartowalibyśmy. Czasami trochę, może nie do końca fajnie, ale były żarty. Tak, wchodziłeś i od razu zaczynało się dziać. Dlatego właśnie spytałem o ten 2020 rok, który jest taką kolejką wysokogórską, roller coasterem. Jechałeś jakoś też na pokładzie listy przebojów, prawda, przez te lata. Jak ona się zaczynała, to też właściwie czasy były burzliwe. Tak, 82 rok, no przychodziliśmy, zresztą jest na ten temat także w tej książce, dzięki której tu dzisiaj jestem, Dyrdy Marki, mają premierę. A właściwie powinienem powiedzieć, że właśnie w tej chwili o 11 na stronie Wielkiej Litery ruszyła przedsprzedaż i można zobaczyć, jak wygląda okładka i jeśli Państwo mają ochotę, to proszę bardzo. I odpowiadając na pytanie jednego z Waszych słuchaczy, to tak, jest też nagrana ta książka, czyli audiobook też i myślę, że to w tym samym momencie się ukazuje. No i tam właśnie też wspominam ten 1982 rok, że nie było specjalnie komfortowo i sympatycznie, zwłaszcza dla tych nas nowych, którzy przychodzili. Andrzej Turski wymyślił wtedy trójkę na nowo, znaczy tak jak się dało wtedy wymyślić, połączenie tego, co było wcześniej w trójce z tym, co on przyniósł ze sobą, czyli właściwie Radio Kurier, czyli współpracownicy jego, którzy zostali zaproszeni do tego, żeby w trójce od tej pory pracować. No i ja pamiętam, że takie pytania też się pojawiały. Po co w trójce lista przebojów? 20 lat jej nie było. No ale potem 40 lat była. Ja się nie zastanawiałem nad tym, jaka jest sytuacja, czy wolno mi to zrobić, czy nie, bo ja byłem na końcu tego szeregu, tam przecież gwiazdy w tym programie były, a ja zaczynałem swoją przygodę z radiem właśnie w kwietniu 1982 roku, właśnie z trójką, no bo 4 lata wcześniej z Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia, potem 6 lat więcej jeszcze w studenckim Radiu Żak w Politechnice Łódzkiej. Ale takie prawdziwe, to duże radio, to była trójka, 1982 rok. No i od razu zostałem rzucony na głęboką wodę, żeby prowadzić listę przebojów. No i szybko zaczęliście. Wtedy mi się wydawało, że to jest bezpieczna robota. Bardzo bezpieczna, oczywiście.
szybko zaczęli ci słuchacze pisać o tym, co robią w trakcie listy, jak ona staje się częścią ich życia. No i co? To jest takie chyba specyficzne doświadczenie. Przychodzisz do studia, tylko mikrofon przede mną, wtedy bez maseczki, mikrofon, tylko gąbka albo sitko. Znacznie gorszy głos niż teraz. Także tutaj czas działa na to, że głos się obniża i jest bardziej radiowy, tak to powiedzmy. Ale jesteś tylko ty i realizator, no i oczywiście tak. grono osób zaangażowanych w listę, a tu się okazuje, że po drugiej stronie jest też żywy człowiek i ten człowiek z tobą chce być w tym. Tak, to był jakiś fenomen. Oczywiście Trójka wcześniej miała już programy robione, realizowane na żywo i z udziałem słuchaczy także, ale ta lista od kwietnia 1982 roku bardzo szybko stała się audycją bardzo popularną, jeśli tak mogę powiedzieć. I pamiętam, to też wspominam, że właściwie tylko nagrałem chyba jedną, no może dwie listy w życiu. Były nagrane, to znaczy leciały z taśmy, a mnie nie było. Jedna to była lista, kiedy mój brat... się żenił, no bo trudno było nie być na weselu u brata. Teraz nie chodzę na wesela z wiadomych względów. Ale druga lista, to nie pamiętam, dlaczego została nagrana. Widocznie żaden dróg zastępowy nie mógł mnie zastąpić. I ja pojechałem na krótkie wakacje, bo już po prostu mnie wygonili na wakacje. Tak się w radiu dzieje, że nie idziesz na urlop, aż potem masz tyle, taką kumulację, że trzeba iść na urlop. Pojechałem na tydzień na wakacje do Sopotu. I pamiętam, że wyszedłem sobie o godzinie 20, bo to jeszcze była sobota i lista przebojów w Trójce nagrana wcześniej przeze mnie, dwa dni wcześniej, leciała i ja chodziłem po tym Sopocie i z każdego okna było słychać listę przebojów. To było coś niesamowitego, właściwie chciało mi się krzyczeć, to ja, tu jestem, to ja, ten co tam mówi, to ja. Także odpowiadając na pytanie, czy lista była nagrywana, była nagrana przeze mnie dwa razy. I to było w 82 roku, a potem już nigdy nie. Teraz listy nie ma, ale za to Marka słyszymy tutaj na antenie Radia Nowy Świat w rozmowie wokół jego książki Dyrdy Marki. Wracamy za chwilę. Prawie 24 minuty po godzinie 11. W studiu pojawił się nieoczekiwany gość, Magda Jeton. Za duże słowo, no, ale słucham cię. Znaczy, oczekiwałem trochę, że możesz się tutaj, Magdo, pojawić, ale masz... Jako pocztylion. Każdy chce się ogrzać w cieple niedźwiedzia, więc przyszłam, ale okazuje się, że jest włączona klimatyzacja. I to jest, to co masz przed sobą, to jest przesyłka z jakichś dalekich stron bardzo chyba, z tego co widzę. Przyszedł telegram do niedźwiedzia i ja go przeczytam. Nie zdążyłem na samolot, stop. Lecę następnym, stop. Nie dotrę dzisiaj na czas, stop. Będę czekał na ciebie na Ostrej, stop. Odbierz mnie szybko, stop. O. Miś koala. To ja może proponuję, żebyśmy dla misia koala przygotowali jedną z książek Dyrdy Marki, o której opowiada dzisiaj nam Marek Niedźwiecki. Reszta tych książek, będziemy mieć jeszcze kilka egzemplarzy, rozdamy w kolejnej godzinie. Magdo, dziękujemy bardzo za ten telegram. Czy Marku, jakoś się ustosunkujesz do tego? Również. No, z takim sentymentem, że to właściwie straszne, co się stało, że jesteśmy zamknięci, bo myślę, że gdyby te były inne czasy, to ja właśnie teraz bym spędzał czas w Australii, no, ale niestety Australia się zamknęła i z tego, co słyszę od znajomych, to potrwa trochę. Nawet być może do lipca przyszłego roku. Na wrzesień planowałem Korsykę, nic z tego nie będzie. Na październik planuję Barcelonę. Obawiam się, że też może nic z tego nie być, no ale na szczęście jeszcze nas nie zamykają i w związku z tym mogę jechać w Góry Izerskie, co zamierzam lada moment pewnie zrobić. Bo też lubię w kraju kilka miejsc, do których lubię wracać. Marek zamieścił taką mapkę, właściwie nie mapkę, ale listę miejsc, w których najchętniej bywa i to rzeczywiście tam jest i Australia, i Barcelona, i Amsterdam. Londyn 8 razy, to całkiem niewiele jak na ciebie. Się zdziwiłem nawet trochę. Nie lubię lotniska Heathrow. To jest taki problem, że kiedyś leciałem do Australii przez Heathrow i to jest tak, że trzeba było wstać o 4 rano. Samolot był pewnie o 6. Przylatywało się na ten Heathrow. Trzeba było zmienić Terminal 1 na Terminal 4. W związku z tym trzeba było wyjść do autobusu. Autobusem się przyjeżdżało do Terminal 4. Tam stała kolejka 200 tysięcy ludzi, żeby znowu przejść w tym terminalu te bezpieczeństwa, wymogi.
Wchodziło się do terminalu czwartego, samolot, byłem tam koło 16, samolot odlatywał o 18 i około 20 widziałem na mapce, że jestem nad Warszawą. Czyli cały dzień spędzony po to tylko, żeby wrócić w to samo miejsce. Dlatego no, potem już latałem głównie prosto do Dubaju albo do Dohy, no bo to jednak łatwiej się leci w tamtą stronę. No i takie rzeczy drobne niby, że nie lubię lotniska, chociaż przecież są jeszcze dwa inne lotniska, można tam lecieć. Spowodowały to, że ten Londyn rzeczywiście dawno już mnie tam nie było. No ale wracając do Australii, no ponieważ... Jesteś w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi tam, tak, prawda? Tak, tak, ze swoimi przyjaciółmi. Właśnie myślę, że Gunia dzwoniła przed chwilą z Hobart, ponieważ tam też lubię czyli bywać. Tasmania, prawda? Tasmania, tak, tak, tak. No ale ponieważ nie ma teraz takiej możliwości, żeby lecieć, no to sięgam sobie pamięcią i na zdjęciach do odbytych podróży, było ich 12, a może nawet 13 i zdjęć jest sporo, więc pokazuję je. Także w książce Dirty Marki znajdą się jakieś pewnie. Są też na twoim blogu, te zdjęcia można też znaleźć. Taką mam refleksję, zastanawiam się, czy ty podczas tych wyjazdów, czy to do Australii, czy w Góry Izerskie, czy to nie jest jakiś taki rodzaj odosobnienia, który też znajduje się przed mikrofonem, odosobnienia, które nie jest odosobnieniem, bo po drugiej stronie jest człowiek. To jest rodzaj ucieczki. Nawet moja książka miała nosić tytuł Ucieczka do Australii, ta poprzednia, czyli Australijczyk. No ale ponieważ to nie była książka sensacyjna, tylko po prostu taka o moich podróżach, więc stanęło na Australijczyku. Ale to są, jest w to w swoim, znaczy w pewnym sensie ucieczka od takiego świata, który mam na co dzień, chociaż lubię bardzo zwyczajne, szare dni. I rosół z bazarku. Tak, rosół z bazarku. Jak wracasz z Australii. Śliwki, a to też tak, ale to jest rodzaj ucieczki, bo zwłaszcza na przykład w Górach Izerskich, wiem, że teraz oczywiście jest tam więcej ludzi, no bo nie mogą wyjechać nigdzie poza Polskę, albo nie chcą, ale bywały takie momenty w tychże górach, że szedłem 10, 15, 20 kilometrów i nie spotykałem nikogo, a kiedyś pamiętam, że szliśmy z kolegą Gieniem z hotelu Lans i mijała nas kobieta i zresztą o tym jest też w książce i powiedziała, miała rękę na temblaku i powiedziała, mimo złamanej ręki poznałam pana. No ale to zdarzało się zwłaszcza w tamtych miejscach mniej często, dlatego że no tam jest, to jest to fajne, że możesz iść te 15 kilometrów i nie spotykać nikogo po drodze. No ale spotykasz oczywiście teraz, także w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach słuchaczy. Jakie są teraz te spotkania od czasu, kiedy no, tak wiele się zmieniło? Są na ogół sympatyczne. Przeważnie ludzie mówią mi dzień dobry, miło pana zobaczyć, proszę się trzymać, ale no, zdarzy się ktoś taki, kto idzie i mówi no cześć, jak tam przekrętaczu. No bo to gdzieś zostaje. W internecie zostają pewne rzeczy i nawet jeśli ktoś zdejmie jakiś artykuł kłamliwy, to gdzieś tam ktoś go sobie przepisał i za kilka lat pewnie będzie chciał do tego wrócić. Ale ja mam to już ze sobą, ja już nic nie muszę. Właśnie podtytuł książki jest Ja już nic nie muszę, bo tak naprawdę nic nie muszę. Jestem szczęśliwy, że jestem emerytem i nie mam żadnych obowiązków poza tym, co chcę robić. A co chcesz robić? Żyć, chodzić na bazarek, kupić pomidory, bo teraz są najlepsze śliwki, upichcić sobie kotlety mielone. Właśnie, tam kilka przepisów w tej książce, takich moich ulubionych i prostych się znajdzie. Zielone curry jest? Zielone curry jest, tak, też, tak. I mielone są? I mielone są. Wypracowujesz sobie te przepisy tak gdzieś kuchni, relaksujesz się przy tym przygotowaniu? Tak, to mi pasuje. A moja koleżanka Zosia z radia mówi, wrzuć w cholerę tę robotę, rób te kotlety, wreszcie zaczniesz zarabiać pieniądze. Więc może coś w tym jest. To jest takie szukanie, myślę, smaków z dzieciństwa. No zielone curry nie, bo to, tego się nie jadłało w szatku, ale zielone curry zostało przywiezione z Australii. Tak, Gunia się specjalizuje, moja koleżanka. No, natomiast szukanie smaku mielonych bierze się stąd, że mój tato był masażem, znaczy pracował w masarni, czyli był rzeźnikiem tak naprawdę, no tak, kierownikiem masarni i robił najlepsze na świecie kotlety, ale takie z wieprzowiny tylko, one były tłuste. Natomiast ja staram się robić to delikatniej,
dodaję tam inne rzeczy typu grzyby czy natkę pietruszki, której mój tato nie dodawał. Nie jest to taki smak z dzieciństwa, natomiast na ogół wszystkim one pasują, więc to jest fajne. Ja gotuję tylko dla siebie, więc jak mi coś nie wyjdzie, to i tak to zjem. Zbudowałeś tę książkę tak, jak chciałeś? W 100%? Bo ona jest złożona z takich tu spojrzeń, tu refleksji, tu właśnie przepisów kulinarnych, miejsc, które odwiedziłeś. Można tak pobyć z tobą, z tą książką, przy tej książce. To jest jakby ciąg dalszy Radioty, która się ukazała ładnych parę lat temu. To miała być następna te Dedy Marki, ale w międzyczasie troszkę się stałem odważniejszy i powiedziałem wydawcy, albo książka Australii, albo już nic nie będę pisał. No i w związku z tym Australijczyk przedzielił te dwie książki, więc to jest jakby dalszy ciąg tego, co myślałem o sobie, świecie, życiu i tak dalej, po Radiocie. Ona powstawała dłużej, dlatego że miała być po Radiocie właśnie, potem był Australijczyk, ale teraz, ponieważ mam dużo wolnego czasu, no to ją skończyłem. No i to masz, tu masz taką wielką lekkość opowiadania o rzeczach codziennych po prostu. Myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby umieć właśnie tak o tym opowiadać i tak to opisywać, tak na to spoglądać. No fajnie, że to ewentualnie, jeżeli tak jest, to bardzo się cieszę, no, bo ja lubię, tak jak piszę też tu w książce, takie swoje zwyczajne, codzienne życie i to mi nie przeszkadza. Nie muszę robić szpagatu, no, niech to się dzieje tak, jak się dzieje. Nie robiłeś nigdy szpagatów i tak wszyscy słuchaliśmy. Nie, rzeczywiście nie robiłem. Dobrze, jak wybrzmi puenta w radiu, to gra się piosenkę, to gramy piosenkę. Bardzo teraz. Proszę. W środku dnia. 24 minuty niespełna zostały do południa. W studiu z nami Marek Niedźwiecki, jak ja lubię to mówić. Dzień dobry, witam państwa. Już się nauczyłem prawie. W studiu z nami Marek Niedźwiecki. Ciekawe, czy... A, dobra. Mamy pytanie od słuchaczki. Czy tęskni pan, panie Marku, tęsknisz, Marku, za słuchaczami? Tak szczerze. Przecież to czasami męczący też. Czasami coś napiszą, że było nie tak. Ale wiesz co, to co się zdarzyło, to było tak, ja zresztą piszę o tym też w tej książce, że to było tak, ja miałem takie wrażenie, że umarłem i w związku z czym dowiaduję się, co ludzie o mnie myślą. To jestem szczęściarzem, bo nie każdy już potem się dowie, co... Czyli takie wrażenie wzniesienia się 2 metry ponad swoje ciało. Tak, i... to znaczy, wiesz, no po prostu nie ma cię, tak? Zostałeś skasowany i wtedy ludzie wiedzą, że już cię nie ma, więc mówią, pan był taki, 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 mam takie skojarzenia. To było bardzo... Znaczy, to mi pomogło w tym ciężkim, trudnym czasie, przyznaję się. Piszę bloga kilka razy w tygodniu, tam swoje jakieś przemyślenia. I jest też teraz możliwość, żeby do mnie napisać, bo wcześniej się bałem podawać adresu. Miałem tylko adres radiowy, taki bezpieczny, że boję się tych komentarzy, bo czasami ktoś mi coś wyśle. Zobacz, tu fajnie coś napisali o tym, że tam gdzieś to. I ja schodzę na komentarze i pierwszy komentarz jest, a myślałem, że już pójdzie na emeryturę. Więc nie chcę takich rzeczy wiedzieć. No wiem, że to... Cały ten bałagan jest w internecie, ale nie chcę takich rzeczy doświadczać. Nie czytam tego, nie wchodzę na te wszystkie fora. Dostaję ewentualnie sygnały od słuchaczy, którzy są mili i sympatyczni, żeby mi donieść, że ktoś tam coś miłego napisał. Trochę się wzmocniłeś więc przez to lata? Jest okay. Masz też tak, takie poczucie? Znaczy w tej chwili już jestem w tym stanie, że mogę mówić przez radio i że... I nie będę ukrywał, że jednak nie wierzę w życie pozaradiowe. Pomyślałem, że będzie trzeba napisać książkę, że trzeba uwierzyć w życie pozaradiowe, ale nie mam jeszcze takiej potrzeby, ani nic mnie nie goni, żeby podejmować takie decyzje. Dałem sobie czas na odpoczynek, na nie wiem, okrzepnięcie w tym, co się stało. A co będzie dalej? Trudno mi powiedzieć. Jeszcze nie podejmuję żadnych decyzji. Na razie napisałem książkę Dedy Marki. Przeczytałem ją, więc jest także audiobook, jeśli ktoś stęskniony mojego sposobu mówienia i mojego tekstu, no to tam sobie znajdzie to gdzieś w sieci albo sobie kupi taką płytkę, żeby słuchać w samochodzie. To jest dużo bardzo ważnych rzeczy. Te mielone to jest tylko jedna rzecz. Tu jest opowieść na przykład o winie australijskim. Mm-hmm. Jest opowieść o żubrówce. Lionel Richie pił twoje zdrowie przecież. Nie każdy wie.
Tak, to było, to jest fajna sprawa, która się zdarzyła, bo Madonnie podarowałem wódkę Chopin, więc idąc tym tropem, jak pojechałem znowu do Paryża, żeby spotkać się z Lionelem Richiem, mówię znowu, dlatego że z Madonną też się spotkałem w Paryżu, w hotelu Ritz, a dwa lata później z Lionelem, no to wziąłem mu żubrówkę. Zapytałem wcześniej, bo to był wywiad telewizyjny, czy nie będzie obciachem, że ja mu taką żubrówkę chcę wręczyć. I on powiedział, też, żeby nie tę samą wódkę, żeby później się nie okazało, nie, że oni się spotkają. Co ci dał Marek Niedźwiecki? Nie spotykają, prawda? Się, ale w każdym razie od tamtej pory, kiedy z Madonnie podarowałem wódkę Chopin, pomyślałem, że to jest bardzo miłe, żeby artyście dać jakiś prezent. No teraz to jest najczęściej książka albo płyta, jeżeli Stacey Kent przyjeżdża do Warszawy i spotykam się z nią, to wręczam jej Smooth Jazz Cafe, na której to zresztą są jej nagrania. Bardzo albo piękne książka spotkanie ze Stacey Kent, tak, prawda? Tak. Też o tym zresztą tutaj jest. Natomiast Lionel Richie i żubrówka miała ciąg dalszy, bo okazało się po dwóch latach, kiedy rozmawiałem z nim na temat płyty Time, już przez telefon, mówię mu, wiesz co, to ja jestem ten facet, który dwa lata temu w Paryżu podarował ci wódkę, a on mówi, man, zrobiłeś mi kiedyś przyjęcie w domu, bo już zabrakło alkoholu. Przypomniałem sobie, że mam tę wódkę i że ją się pije z sokiem jabłkowym. Piliśmy twoje zdrowie. No i to już mi otwierało jakieś drzwi, a potem jeszcze później na koncercie Lionela w Rotterdamie, gdzie byłem z Aliną i Sesko, mieliśmy takie zaproszenia meet and greet, czyli to jest spotkanie z artystą po koncercie, no ale to się przedłużało. Ja mówię, słuchajcie, idźmy już, bo już nie mogę pić tego piwa. Jest 12 w północ, jeszcze musimy dojechać do Amsterdamu. I w tym momencie wchodzi Lionel, widzimy go z daleka, więc co ja robię? Biorę tę wódkę i tak pokazuję mu tę wódkę. A on mówi, come on. I stąd jest to zdjęcie, które zresztą jest tutaj w tej książce. No więc potem w Sopocie, jak przyjechał na koncert w 99 roku, no to... To było, to działo się. Miałem przody, dlatego że wszyscy mi dali okładki płyt, żeby Lionel mi podpisał, no bo mnie nie odmówi. Marku, Grażyna Dobroń, nasza wspólna koleżanka, zawsze mawia, że przed dużą audycją chodzi do lasu, jeździ do lasu, żeby obejmować drzewa. I czerpie, i to ładuje w ten sposób baterie. Tobie twoje wędrówki też ładują baterie i na przykład sprawiają, że jesteś gotowy, żeby na przykład dokądś gdzieś wrócić? Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza to, jeśli jadę w Góry Izerskie, zresztą tam niedaleko mieszka Graszka, to tak. Lubię chodzić. I właśnie czasami ktoś mnie pyta, no ale już byłeś tam 17 razy albo 25 razy. I to jest nudne. Nie. Dla mnie to nie jest nudne i nawet jeżeli to jest trasa z Jakuszyc do schroniska Orle i z powrotem, to mogę ją robić tam codziennie. To jest 12 kilometrów. Uwielbiam robić kroki. Staram się zrobić 100 tysięcy w tygodniu. Więc nie przeszkadza mi to. Mogę, ja lubię wracać do miejsc, które lubię. Więc tam ładuję akumulatory, żeby znowu nie wiem, wrócić do radia. Ale nie wiem, jeszcze tego nie mówię. Nie mówisz, przecież nic tutaj nie... To się wytnie, tak. Chociaż ja tylko zdradzę, że Magda Jeton nadal tu jest w studiu. Ale milczy w tej chwili, nic nie mówi. Marku, powiedz mi teraz, jak teraz jest w Hobart? Teraz tam jest zima. I rzeczywiście pogoda. Na zimę jest... byś jechał też do Australii? Ja byłem zimą w Australii też. Lipiec, sierpień, wrzesień. Dwa razy dopiero. I to jest piękne doznanie, dlatego że zima w Australii jest zielona. Jest zielona i kwitną eukaliptusy. To jest niewiarygodne. Ale też jest upierdliwa zima. Kiedyś w Cradle Mountain trafiliśmy na taką śnieżycę, że zresztą też mam to gdzieś na blogu, proszę sobie poszukać, że to jest niewiarygodne, że stoją palmy, kaktusy i różne inne rzeczy i na tym jest pełno śniegu. No i te wombaty, które czy wallabies, które są w tym śniegu, to też robi niesamowite wrażenie. Ale zima, zwłaszcza w Hobart, zwłaszcza na Tasmanii, jest ciężka, bo tam mocno wieje. I są niskie temperatury, nawet jeżeli tam jest plus 2, to wydaje nam się, że jest minus 20. Nie wiem, na czym to polega, pewnie na tym wietrze. No ale da się przeżyć. No, widoki są takie, że nawet zimą Australia, Tasmania, Nowa Zelandia są piękne. To teraz jeszcze zapytam cię o radio na koniec, bo rynek radiowy się zmienia. I właściwie ty też piszesz o tym w książce, że już pewnego typu radia się nie uprawia dzisiaj. Tak.
Ty miałeś taką audycję kiedyś, czytałeś poezję na antenie poświatowskiej. Niestety. Prawda? Niestety. Wspominasz tak. To tutaj z rozrzewnieniem też. Nie, to takich rzeczy nie wolno robić. Ja byłem wtedy bardzo młody, znaczy jeszcze młodszy, no bo to było 20 lat temu, nawet więcej. Więcej, to było w 80-tych latach, więc to już trudno uwierzyć, że to było 30 parę lat temu. Nie wolno się zbliżać w radiu na intymną odległość ze słuchaczem, bo jak mówisz, kocham cię, no to ktoś na przykład mówi, Boże, powiedział, że mnie kocha. No to zrozumiałam, przyjeżdżam, czekaj na mnie na dworcu o 23:15. No to tego nie wolno robić w radiu. Ja to zrobiłem niestety i potem powiedziałem, Frankie says no more. I do tego, żeby czytać wiersze, nie wrócę. No to Zbyszek Zamachowski niech czyta, albo Wojtek Malajkat. No macie takich pracowników, że oni mogą to robić, natomiast ja nie. I to jeszcze facet czytający wiersze erotyki napisane przez kobietę, no to już jest karkołomne dosyć. No ale wtedy to odważyłem się i zresztą nie żałuję tego, ale to były bardzo, bardzo trudne audycje. Nie ma już takiego radia, jak było jeszcze w latach 80. Już pewnie nie będzie, no. A jakiego radia byś chciał? Jakiego radia bym chciał? Gdybyś mógł zacząć wszystko od początku. No ja bym chciał takiego starego radia, które jest teatrem wyobraźni. Bo ja sobie to wymyśliłem dawno temu, że radio jest teatrem wyobraźni i wspominam tutaj na przykład, pamiętam słuchowiska radiowe z Teatru Polskiego Radia z tamtych lat. Pamiętam audycje prowadzone przez kolegów, potem już moich kolegów, czyli Wojtka Mana, Piotra Kaczkowskiego. Na ich audycjach się wychowywałem, ale nie ma już takiego, znaczy myślę, że takie radio mogłoby być tylko dla mojego pokolenia, już nie twojego, bo ci młodzi nie mają na to czasu. Oni szybko w tych nowoczesnych tych działają i pewnie szukają czego innego w radiu. Czy jest jeszcze miejsce dla audycji codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym? Chyba nie. Tak mi się wydaje, że już nie. No ja bym chciał, żeby radio nie przeszkadzało mi, ani żeby nie było nudne. A reszta to już jest do zrobienia. Trzeba po prostu się starać. Dyrdy Marki, Nic nie muszę. Mhm. Taki tytuł nosi twoja książka, polecamy ją. Teraz zaczyna się przedsprzedaż. Można już tę książkę rezerwować sobie, zamawiać. No to co, Marek Niedźwiecki. Dziękuję. Z nami w Radiu Nowy Świat. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.